jedna z najgłośniejszych spraw zaginięć w Stanach Zjednoczonych. Pomimo, że od tego zdarzenia minęło już 12 lat, w mediach co jakiś czas pojawiają się programy przypominające o tej tajemniczej sprawie. Zaginięcie 17-letniej dziewczyny, Brianny Maitland, kojarzone jest głównie z pewną tajemniczą i niezrozumiałą fotografią. Oto ona. Sytuacja przedstawiona na tym zdjęciu wzbudza najwięcej niejasności. Brianna Maitland pracowała w niewielkiej lokalnej restauracji. To właśnie w tym miejscu widziana była po raz ostatni. Tej nocy do domu wrócić miała pojazdem z przedstawionej przed chwilą fotografii. Do przejechania miała około 30 km. Niestety nigdy nie dotarła na miejsce. Kolejnego dnia odnaleziono samochód, którym wracała do domu Brianna, umiejscowiony w nietypowej pozycji na terenie przydrożnego, opuszczonego domu. Stwierdzono, że prawdopodobnie odpowiedzialny za wszystko jest pijany kierowca, który uciekł z miejsca zdarzenia. Odholowano więc pojazd na policyjny parking. Jeszcze wtedy nikt nie przypuszczał, że odnalezienie auta będzie początkiem jednej z najbardziej tajemniczych spraw regionu. W dniu zaginięcia dziewczyna przed wyjściem do pracy zostawiła mieszkającemu z nią chłopakowi kartkę informującą, że tego dnia wróci późno. Chłopak odczytał wiadomość, jednak wyjechał z domu na cały weekend. Po powrocie zorientował się, że w domu nie ma Brianny. Wszystko też wskazywało na to, że przez ostatnie dni w ogóle nie pojawiła się w tym miejscu. Zaniepokojony chłopak wraz z matką dziewczyny rozpoczął jej poszukiwania. Dopiero w piąty dzień po odnalezieniu pojazdu za sprawą przypadku udało się ustalić, iż kierowcą starego Oldsmobila była zaginiona 17-latka. Zanim pojazd został odholowany, widziany był przez kilku świadków. Jeden z nich zrelacjonował, że około północy widział samochód jeszcze z włączonymi światłami w miejscu, w którym odnaleziono go następnego dnia. Jednak w pobliżu nie było żadnych osób. Niektórzy ze świadków zainteresowali się tajemniczo zaparkowanym pojazdem nieco bardziej. Zrobili kilka zdjęć. Jeden z nich opowiadał później, iż obok samochodu znaleźć można było drobne pieniądze, butelkę wody, a także części biżuterii. Poszukiwania dziewczyny trwały, a policja próbowała uzyskać jak najwięcej informacji, które mogłyby pomóc w jej odnalezieniu. Brianna rok przed zniknięciem wyprowadziła się z rodzinnego domu. Chciała się usamodzielnić oraz być bliżej swoich znajomych. Zmieniła także szkołę średnią, której ostatecznie jednak nie udało jej się skończyć. Kilka tygodni przed zaginięciem 17-latka wdała się w konflikt z zazdrosną koleżanką. Doszło do sprzeczki zakończonej bójką. Brianna dosyć poważnie ucierpiała w tym starciu. Wniosła więc przeciwko swojej przeciwniczce oskarżenia. Policja oczywiście sprawdziła, czy dziewczyna, która zaatakowała Briannę kilka tygodni wcześniej, może być powiązana z jej tajemniczym zniknięciem. Jednak ostatecznie odrzucono ją z kręgu podejrzanych. W dniu głośnego zaginięcia Brianna była na zakupach ze swoją matką. W tym czasie doszło do dziwnego zdarzenia. W jednym ze sklepów podczas dokonywania transakcji przy sklepowej kasie coś przykuło uwagę dziewczyny na zewnątrz lokalu. 17-latka wyszła ze sklepu, informując stojącą obok matkę, że za chwilę wróci. Starsza z kobiet, dokończywszy zakupy, wyszła na sklepowy parking. Tam natknęła się na swoją przestraszoną i trzęsącą się córkę. Młoda dziewczyna jednak nie powiedziała, o co chodzi. Po tym zdarzeniu matka odwiozła Briannę do jej miejsca zamieszkania i to był ostatni raz, kiedy mieli ze sobą kontakt. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele spekulacji, jednak żaden trop nie został oficjalnie potwierdzony. Do dziś nie ustalono okoliczności tajemniczego zajścia z 2004 roku. Jednak w 12. rocznicę zaginięcia lokalne media poinformowały, iż policja jest w posiadaniu próbek DNA, które będą mogły sprawić, iż dowiemy się, co tak naprawdę stało się z młodziutką dziewczyną ze Stanów.